Witam was wszystkich bardzo serdecznie i przywitały nas lagi z muzyką. Nie wiem czemu muzyka tak ladzi, ale dobra. O, już jest dobrze. Zresztą Pink Wolfia to jest drugi odcinek z Undertale'a. O, to jest... W tym pomieszczeniu jest coś takiego dziwnego. To jest wędka przyczepiona do ziemi. Chcesz się rozwinąć? Tak, a co mi tam? Na odwrocie kartki jest zdjęcie dziwnie wyglądającego potwora. Zadzwoń do mnie, to jest mój numer. Co? O, czemu? Czemu nie dzwonimy? Może być fajnie, zrobimy pranka. To jest jakieś pudełko. Czy chcesz użyć pudełka? Coś jest, nie wiem co to jest. Jest jakaś rękawiczka chyba. Broń, 5 ataków. Fajnie. Znoszona różowa rękawiczka. Dobra. Skórzana. Jest dobrze. Co jeszcze raz grę zapiszemy, żeby nie było. Jaki fajny. Tak, wiem jak go załatwić. Tak, może go sprawdzimy. Czy on właśnie zrobił jakiegoś pansa po angielsku? Pancerz, tam suchara. Nie wiem, kliknąłem na że... Tak, śmiejesz się z jego kiepskiego dowcipu. Kto jeszcze lubił tak sadzić sucharami w tej grze? Sans. O, już go można oszczędzić, więc... 12 golda, ale fajnie. A nie mogę zapić, jestem głupia. Na podsłuch. Kurde! No i będę musiała udawać zatkanym nosem papajrusa i z przykrytymi ustami muszę udawać Sansa, więc... 3, 2, 1 i... Ten troll face na ryju. Więc, jak to już mówiłem o Undyne. Undyne nie wiem jak tego udawać. Ta muzyka. Sans, o mój Boże, czy to jest... Czy to jest człowiek? Mi się zdaje... Że to jest kamień. O. Ej, a co jest przed kamieniem? Opóźniony zapłon ma chyba. O mój Boże! Czy to jest człowiek? Tak. O mój God! Sans, w końcu to zrobiłem! A daj będzie... Ja będę taki... Popularny! Gdybym miała kamerkę, to bym tak ręce unosiła. Człowieku, nie przejdziesz przez ten obszar. Kurde, nie umiem nawigować. Przepraszam. Ja, wielki papajrus, zamierzam cię powstrzymać. Zamierzam cię złapać. Zostajesz dostarczona do stolicy. Dostarczona do stolicy. Wtedy nie wiem co się stanie. Ale nieważne. Kontynuuj o ile się odważysz. Jehehe. Cóż, to by było na tyle. Spokojnie dzieciaku. Będę miał na ciebie oczy od dół. Że tak to powiem. Nieźle. O, jakaś budka. Buda dla psa chyba. O kuziwa. Przepraszam, nie chciałam, przepraszam. Przepraszam, wyschło mi się, sorry. Nie wiem jak go pokonać. Dobra. Kompliment.
weź, co ty głuchy jesteś, koleś. Nie wiem, czemu mam nos jak Pinokio. Pinoseł fajny. A, mogę od niego uciec, w takim razie uciekam. O, tu jest jakaś tabliczka. Zakaz poruszania się, więc jak mam przejść? Pieseł! Czy coś się ruszało? Czy to moja wyobraźnia? Pieseł! Spotkaliśmy pieseła! Mogę widzieć rzeczy, które się tylko poruszają. Jeśli coś się ruszało, na przykład człowiek, obiecuję, że już nigdy się nie poruszy. Oh my god. Jaki fajny! Dogos! Dogo! Pieseł. Możemy go pomijać. Język, fizyk. A, dobra, nie ruszam się. Jakie słodkie! Pogłaskałeś Dogosa. Ej, zostałem pomijany! Jakie słodkie! Mega słodki pieseł. Coś mnie pomiziało, ale to się nie ruszało. A ja ty przytrzymuję ten psie smakowy, żeby to uspokoić? Co? Co tu jest? Ktoś tu palił się smakołyki. O mój Boże! Ty palaczu zasrany, dobra, idziemy dalej. O, hej, sens. Bułwanek. Cześć, jestem bułwanem. Chcę zobaczyć świat, ale nie mogę się poruszyć. Czy byłbyś taki miły, podróżniku? Proszę, weź część mnie i zanieś ją bardzo daleko. Dobra. Dziękuję, powodzenia. Mocno napisać. Może ci się da? O mój Boże, on leczy. Nie, ja tego nie zdjęłam. Nie robiłam przykrości bałwankowi. Cześć, papi, Elosans, cześć. O, kłótnia! Jesteś taki leniwy, nie umiem. Czy spałeś całą noc? Myślę, że to się nazywa spanie. Wymówki, wymówki. Jezu, co to jest za mądry i głupi. Człowiek zamierzam cię powstrzymać. Mój brat i ja stworzyliśmy kilka zagadek. Myślę, że już znalazłeś tą jedną. Jest całkiem szokująca. Jak widzisz, jest to niewidzialny elektryczny labirynt. To jakie mam kurde przejść? Jeśli dotkniesz ścian tego labiryntu, ta kula cię porazi prądem. Brzmi zabawnie, prawda? Podziwiaj. Dobra, tego nie umiem. Okej, go ahead! Co? Ja tego nawet nie dotknęłam! To jest bracie zarobisty, sam zepsułeś zagadkę! Myślę, że to człowiek powinien trzymać kulę. Aha, okej. Pajesz, masz brudne buty, wiem jak to przejść. Podżywaj to, proszę. Kurde, nie. Jaki fail. Czy mam to po prostu tak wysoko? Czy mam to na głowie? No dobra, jedziemy. Kurde, jak mnie porazi, to ja się wystraszę chyba tego dźwięku. A proszę. Dobra, za łatwo to rozwiązała, whatever. Następna zagadka nie będzie już taka łatwa. Natomiast zrobiłam przed mojego pięta serca. O, ja myślę, że będzie bardzo łatwa. Nie,
słodkie. Nie umiem się tak śmiać. Jakie słodkie. Ale te postaci są takie ubocze w tej grze. Aha, że on coś sprzedaje, ale nikt tego nie kupuje. Idealna pogoda, żeby zjeść coś zimnego. No, stary, nie wydaje mi się. O, klient. Nice cream. Nice cream to parodia lodów właśnie. Zresztą w Undertale jest bardzo dużo nawiązań do jakiegoś jedzenia, że ice cream to, że nice cream to ice cream, glamburger to hamburger i tak dalej. O kurde, sprawiego. Dziękuję, Janie. Kto oglądał Grandpa de Molken? Oglądaliście Grandpa de Molken, to tam była ta kwestia, że dziękuję, Janie. Piękne. No, kurde, to będzie nagroda na pewno jakaś. O cholera, o cholera, o cholera. Stopi. It's... Melted, o, tak, o, melted. Melted niczym Bendy w Craft Sketch. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. O, będzie już, kurde. Będzie. Kurde, no tuż przed dołkiem. Nie rób mi tego, jest. Warto było. Sas się przetepał. Bo ja widziałam, że on był wcześniej tu. O, tu jest Sans, który ma oczy, który jak krosocy, ale nieważne. Ten uśmiech. No i teraz Sans, wytłumacz mi to, czemu ty się tepasz. Człowieku, mam nadzieję, że jesteś gotowy, da? Sans, gdzie jest ta zagadka? Leży na ziemi. Uwierz mi, nie ma mowy, że ten człowiek przejdzie przez nią obojętnie. Zobaczmy, co to jest. O Boże. Znalazłam fali, znalazłam to gówno, znalazłam hoty, znalazłam monster, Seagulls też znalazłam. To jest za łatwe. Kudę. A, tekstury! Sans to nic nie zrobiło! Ups. Wiedziałem, że lepiej będzie użyć dzisiejszej krzyżówki. Co? Krzyżówka? Nie mogę uwierzyć, że to mówisz! W mojej opinii... Nie wiem, jak przetłumaczyć. Jest o wiele łatwiejszy niż to. O wiele trudniejszy niż to. Co? Serio? Przecież to jest strasznie łatwe. To jest dla małych dzieci. Niewyobrażalne. Człowieku, zadecyduj. Co z tym mówisz? Krzyżówka. Wy dwoje jesteście dziwni. Krzyżówki są takie łatwe. Mam ten sam proces rozwiązywania ich cały czas. Wszystkie pola wypełniam literką Z. Bo zawsze, kiedy patrzę na krzyżówkę, zasypiam. Nie umiem się tak śmiać. Wczoraj próbował... Nie wiem, czy ja to dobrze przetłumaczyłem, jak nie, to mnie poprawcie. Próbował się powiesić, bo nie umiał rozwiązać horoskopu. Matko, jak makabryczne. Oby to nie było takie tłumaczenie. O. Spaghetti, lubię spaghetti. Kto jeszcze lubi spaghetti? Proszę bardzo, to jest spaghetti. Które jest zamarznięte. Dziękuję, papajrusie. Skąd wiem, że to papajrus? Można się domyślić.
tu wiem, jak to zrobić, ale pobawmy się tym trochę. Ja, mniejszy piesek. Skipalet pet. Jaki switaśny dogos! Bawimy się tym! O cholercia! Dobra, gdzieś tu był przycisk. O, klik. W ogóle to Andek, mówiłam w poprzednim odcinku chyba, że Undertale to moja ulubiona gra. On zmienił zdanie, bo miejsce mojej ulubionej gry zajmuje Undertale Exequo z osu. Tak jakby co? Okej, okay. To jest co najmniej dziwne. Coś tu dziwnie pachnie. Musimy to zdecydować. Małżeństwo piesełów! Jakie słodkie! Dobra, wiem jak pokonać. Wydarzałaś się w bocie i śniegu. Teraz pachniesz jak jakiś dziwny szczeniaczek. Słodkie, słodkie pieski. Boże, ja o wszystkich psach mogę powiedzieć, że słodkie. Nie wiem czemu. Psy znowu cię powąchały. Po wydarzeniu się w ziemi. Pachniesz wystarczająco dobrze. Actually, little puppy. Jak ja lubię małe pieski. Duganesa. Pies, który głaszcza inne psy. Niesamowite. Kurde, co tam myszka tak leży. Teraz piesem. To jest pieślica. To jest piesem. Powiedziałaś tak jakby... No, mogę nie wiem. Psy mogą być głaskane przez inne psy? Świat się dla nas otworzył. Dziękujemy, dziwny szczeniaczku. Takie słodkie są w ogóle te psy tutaj. O, wiem jak to zrobić. Trzeba pyk. I pyk. Już. Cześć, papajdus. Niczego nie ominęłam. Aha, że spaghetti! Aha, dobra! Ancient Rafted, kurde, no bo on powiedział, jak mogłaś ominąć moją pułapkę? I co ważniejsze, czy zostało ci ślepo mnie? No, spaghetti było przy mojej zmięte, więc Rafted. Pies jest samolubny i ty głupi, ale... Zarazem jest śmieszny i uroczy. Siemasko, chciałabym, żeby wyszło Andersop. No bardzo chętnie to jest Andersop nagrała. Albo Andergel, nie wiem, jakiekolwiek au. Co tu jest? Człowieku! Nie, już nie mogę robić, bo nie umiem. Nie umiem. Jakby to opisać? Okej. Zdecydowałem, że... Przemienię tą zagadkę tak, aby śnieg wyglądał bardziej jak mój gejek, moja twarz. No właśnie, przymarz w ziemi i się to jakby nie udało. Fail. Papajus zaliczył wielkiego faila. No, że to jest trudniejsze, dobra. Może ja to najpierw zrobię tak, tak, tak. Teraz nic nie spieprz.
Andek słaby, albo nawet Andek las, no au jakiekolwiek. Nawet nie trzeba Andek słaby, albo nie wiem. Don't hug me, I'm scared today. To by było za nią. Metaton. Zaś spoiler. Dobra, wiem co robi to wszystko. Understand, of course. Dobra. Jeszcze się zrobi losowo. I nie wiadomo jak to będzie. To się nie będzie zmieniać, tylko to będzie losowo. Mi się zdaje, że ten mówi limit. Głupie. Co on robi? Papi, wracaj. Ja się myślę, by to wyglądało w jakimś AU. Pieseł! Kolejny pieseł! Co to te pieseły? Marzą po Saudin. Ile tu tych piesełów jest? A Doghouse. To by być na... Nie, to jeszcze nie. Pyk, 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 pyk. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, większość moich widzów pewnie o tym nie wie, ale jest taka youtuberka, nie? I ona ma na nazwie na YouTube Sex Masterka, nie? Nie to, że ją subskrybuję, ja widziałam tam jeden, dwa, trzy filmiki, takie what the fuck, kim ona jest? No ale mój kolega Kamil, którego pozdrawiam, powiedział mi o jej nowym teledysku, o który jest teraz bardzo dużo zamieszania w necie i podobno pod nim była masa hejtów. Teledysk nosi nazwę pokasowej. Szczerze mówiąc, ja go dzisiaj oglądałam. Z jednej strony nawet mi się podobał, a z drugiej strony żałowałam, że go oglądałam. Dobra, to jest... Zakończmy w ogóle ten temat. Tej pokasowej nie było. Dobra, nie proszę. To jest śnieżna pufa. A to jest śnieżna pufa. Whatever, śnieżna pupa. Skakująco śnieżna pupa. Śnieżna pupa. Snapria, śnieżna pupa. Podziwiaj, śnieżna pupa. To jest 30 golda. Jakie wojny. Oh god. Oh no. Większy piesek. Ta muzyka. Normalnie mogę do niej tańczyć. Jest taka kawaii. Dobra, jakby go tu choć zapominała. Zapomniałam już. Dobra. Play. A nie jest podekscytowany. O nie, najgorszy atak. Patrzcie, to wali na 4 hity temu można zginąć. Czeka na swoją komendę? Dobra, pet. A. Kurde. Play. Co ja mogę zawołać? Chyba tak. O, on do ciebie przyszedł. Matka, ale co z tego, że on ma zbroję, co z tego, że ma włócznie, jest mega słodki. O, jak słodkie. Dobra, jest zmęczony. Matko, so cute po prostu. So cute. Co? Want some TLC? TLC to był taki pro, taki kanał, ale... Pet. No też pozdrawiam mojego kolegę Maćka z klasy i
właśnie dzięki mojemu filmikowi to on poznał Andę i się zainteresował. Kolegę Kubę też pozdrawiam i ona pana też. Pozdrawiam dla was, chłopaki. Mogę? Mogę. Patrz, teraz jest mega cute. Jaki słodziek, jakby chciała takiego pieska. On wygląda jak... On wygląda jak Gabe the Dog. Ty nie żyje, łe. Elo. O Jezu. Tu jeszcze piesek wisi. Papaj jest zwyrodniacy. Jak miałeś przywiązać tutaj tego biednego piesela, który i tak się cieszy? Aha, że on to jest aktywowany głosem i on już to zależy zrobić. Super. O, zrezygnował. Szczęśliwie fake. Na co tak patrzysz? Na nic. Nic, spokojnie, nie bój się. Ci krzywdy nie zrobię. A tym kiedy ty mi. Nie. Welcome to Snowdin! O, kawaii! Patrzcie, patrzcie teraz. Chwila, tylko zapiszę GG. A to sobie założymy, a co? Tylko powiedzieć. Patrzcie, ona wygląda jak Boniasz z FNAF-a jedynki. Mam nadzieję, że znacie fajne. Nie, pewnie znacie fajne więc. Tylko słodka jest. Znaczy 11 HP i to można zjeść na dwa razy. To jest jakaś bułka cynamonowa. To jest przepis. Znaczy 22 HP. To i to. Okej. Okay. I właśnie tutaj zakończymy odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie go. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jutro prawdopodobnie nagram quizy. Żegnam się z wami, Pink Wolfie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!